Siema ludzie, witam was na Dębcu. To jest piękny telewizor Unitry. Tutaj jak widzicie Neptun 150E. O, proszę bardzo. Zachęcam do obejrzenia poprzedniego odcinka z Neptunem ze śmietnika. To jest druga część tego odcinka, ponieważ po drodze znalazłem na śmietniku jeszcze dwa inne telewizory. Telewizory. Je tutaj ktoś wyrzucił właśnie na naszym osiedlu, tutaj troszeczkę bliżej domu miałem, więc trochę mniej doniesienia. Nie są one co prawda tak bardzo historyczne jak Unitra i na chwilę obecną nie mają zbyt dużej wartości, ale spodobały mi się. Nie wiadomo czy działają, ale spróbujemy je uruchomić i ewentualnie podejmiemy próbę naprawy ich i bardzo się cieszę. Właśnie jestem także w trakcie nagrywania odcinku o upgrade'zie roweru, więc tutaj tak jak mówiłem to zajawa elektroniczna, łącznie tutaj z zajawą rowerową idzie. Bardzo się cieszę, że to wróciło, bo trochę od tego kolekcjonowania odszedłem, ale wracamy do tego i cieszę się, że mogę się tą pasją właśnie z wami także dzielić. Widzicie to? To jest piękne. To jest właśnie mój ogród, ta wiata winylowa. To wam pokażę nieco dokładniej w następnym odcinku. Oba te nasze tutaj telewizory właśnie umyłem. Mamy tutaj na warsztacie dełu. Przeczyściłem go mniej więcej, zdążył sobie na słoneczku wyschnąć. No i przetestujemy najpierw podłączenie do prądu, czy one w ogóle działają. Tam mam podpięty przedłużacz, bo tutaj na wiaty dany jest dodatkowy bezpiecznik. Tutaj mam przedłużacz do telewizora i zobaczcie, tak to idzie. Ja tutaj w bezpiecznej odległości, bo przyznam wam się, że trochę boję, za chwilę to tutaj załączę wtyczkę do przedłużacza i zobaczymy co się stanie. Czy to zadziała? Tutaj przycisk mamy wciśnięty, więc po włożeniu wtyczki do gniazdka telewizor powinien od razu zacząć działać, bądź też nie. Uwaga. Dobra, nie wybuchło. Wybuchło w głośniku. Włącza się. Widzicie, mamy to. Mamy tutaj prąd. Telewizor się włącza. Słychać pisk. Wyraźnie. Mamy tutaj telewizor w sieci. Uruchamia się. Pojawiło się śnieżenie. Kanał 05 TVN. Coś nam działa. Usuwanie szumów kreskowych. No u was będzie obraz migał. Kineskop wygląda trochę na zużyty. Aczkolwiek nie jestem w stanie nic stwierdzić, dopóki nie podłączę jakiegoś wejścia. Dobra, wiemy, że ten telewizor już działa. Później pójdę sobie po jakiś kabel. Podłączymy sobie tamten oto dekoder chociażby, żeby sprawdzić, czy telewizor działa. Dobrze, w taki sam sposób podłączyliśmy sobie teraz naszego tutaj Thomsona. Stan wizualnie troszkę gorszy i mam wrażenie, że może on nie odpalić. Uwaga, włączamy do prądu. Pyk. Włączyłem na chwilę, nie wybuchło. Włączamy na dłużej. Dobra, mamy dźwięk uruchamiania. Tutaj mamy sieć podłączoną. I Thomson też się uruchomił. Mamy śnieżenie, działa przyciszanie, podgłaszanie. Przypuszczam, że wszystko jest na tym systemie Philipsa, więc jakbym wziął pewnie pilot, to pewnie by zadziałało. Przełączać tutaj za bardzo nie idzie. Widzicie? O, przyciski są wywalone. Ale telewizor jako tako działa. Niestety, tak jak myślałem, Thomson tutaj nie reaguje na system Philipsa, więc tutaj pilotem Triluxa za bardzo nie posterujemy. Jak znajdziemy pilot, to będzie można próbować podłączyć źródło. Tutaj na tą chwilę obecną nie ma za bardzo sensu latać z kablem i podłączać źródła, bo nawet nie mamy za bardzo jak przełączyć. A, czujecie? Kurde, włosy stoją, elektryzuje się. Od kineskopu wiecie, jak jest to taka powłoka, no. Uczucie z dzieciństwa. Telewizory CRT spoko są, tylko dużo miejsca zajmują. No właśnie, gdzie ja to będę trzymał. No więc w przyszłych odcinkach, jak ogarniemy jakiś pilot, to będziemy je sobie testować dokładniej. Na razie go tutaj chowamy. Neptuna przetestuję sobie jutro i tam właśnie też będzie trzeba podać mu sygnał przez modulator. Co ciekawe, tutaj dełu również nie reaguje na system Philipsa i zasadniczo na większość kineskopowców działał. Lecz natomiast tutaj na te akurat nie. Z mojej szuflady pełnej części wyjąłem różne rzeczy. Tutaj na przykład przejściówka Euro Cinch tak zwany. Mamy jeden cinch audio i jeden cinch wideo. A to dlatego, że audio jest mono, bo mamy tylko jeden głośnik. I mamy output na jacka. Czyli tutaj chociażby na słuchawki, czy też można użyć tego do wzmacniacza. Wziąłem także tutaj kabel cinchowy, w każdym razie do czego dążę. Chcę podłączyć ten oto tamten dekoder Vivy, telewizji naziemnej, który wam pokazywałem, do tego telewizora. A, oczywiście dekoder wyłączony, no brawo gruby. Nie włączyłem dekodera, no teraz nam to działa. Mamy kanał pierwszy i tutaj mamy czarno-białe, nie wiem czemu w zasadzie. Zaraz to sobie spróbujemy przestawić.
tyłu mamy wyraźną informację, że jest to kolorowy odbiornik telewizyjny. Nie jestem w stanie... O nie, już działa. Zobaczcie, jakiegoś laga miał. Najlepszymi degustatorami świata. Zobaczcie, wszystko ładnie nam tutaj odbiera. Wczoraj najsłabszy w Europie, dziś najlepszy. Po spadkach przyszedł czas. Oczywiście po podłączeniu dekodera, bo jak wiadomo, analog nie jest już w Polsce nadawany od paru dobrych lat. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No i widzicie, nasz DU działa, no jest spoko. Powiem wam, że jak na kineskop, no nie ma tragedii, jest całkiem spoko. Moim zdaniem on mógłby odbierać jeszcze lepiej, wyświetlać, gdyby się go ustawiło. Po chwili patrzenia bolą mnie oczy, bo jest to trochę mniejsza rozdzielczość tutaj, względem jak wiadomo Full HD, czy też 4K, którego mamy coraz więcej. Aczkolwiek jakby to ustawić, no to da się to oglądać. Dobra, jak na razie to tutaj tyle. Na większości telewizorów kineskopowych, jakie miałem okazję testować, można podpiąć po prostu jacka, w sensie cincha, cinch jacka, tutaj jako audio, albo z tyłu poprzez eurocinczkę i puszczać muzykę z telefonu i ona wtedy w głośnikach, bądź też tutaj jest jeden w głośniku, grała w telewizorze. Aczkolwiek w tym modelu to nie pykło. Mi się wydaje, że być może ten telewizor po prostu ma tak, że audio się załącza po tym, jak otrzyma obraz. Na tą Sony nie miałem akurat za bardzo jak tego przetestować, bo tam nie mam pilota, żeby włączyć wejście na AV, ale jak ogarniemy pilot czy coś, to wrócimy do tego testowania. Dziękuję wam bardzo, widzowie, za oglądanie tego oto tutaj właśnie odcinka. Tam mamy ten telewizor. Tak jak mówiłem, gdzieś ja się tą elektroniką interesuję, zbieram Unitre, właśnie chociażby ten Neptun, ale także nie tylko, inne sprzęty elektroniczne, stare i niekoniecznie stare, głównie audio, ale wideo także. Telewizorów raczej nie zbieram, bo nie mam na nie miejsca, ale te tutaj akurat udało mi się zdobyć, więc spróbujemy je gdzieś umieścić, bo to żeby kolekcjonować, to trzeba mieć na to wszystko miejsce. No jest z tym miejscem, jest ciężko, wiem z doświadczenia. I tych filmów będzie dużo, dużo więcej. Jeśli chcecie, to zostawcie łapkę w górę. Będę wam na bieżąco więcej pokazywał tych właśnie telewizorów, czy też moich sprzętów z moich kolekcji. To chciałem właśnie jako taką bardziej namiastkę, jako takie bardziej wprowadzenie. I wiem, że ten odcinek może tematu nie wyczerpuje, ale wszystko to był tylko taki wstęp. Tych odcinków będzie teraz znacznie więcej, bo gdzieś ta zajawa wróciła. Teraz też w wakacje, jak mam więcej czasu, to będę się mógł tym zajmować. I nawet w roku szkolnym idę na tego typu kierunek, więc też będę mógł się tym zajmować więcej. I tak właśnie, tak jak mówiłem, chciałem, żeby ten kanał był bardzo życiowy i żebym przy okazji mógł robić to, co lubię, żebym się przy tym też rozwijał, no to będę nagrywał także o moich pasjach. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego tutaj filmu. Tutaj dużo odcinków nagrywam naraz i troszkę się w tym pogubiłem, więc nie zwracajcie uwagi, jakbym był tak samo w różnych odcinkach ubrany, ale po prostu no chcę dla was jak najwięcej ponagrywać, żeby tych przerw na kanale było jak najmniej, żeby ta regularność w miarę była utrzymywana i też chcę startować właśnie z różnym kontencikiem, żeby to było ciekawe, ale nie jest łatwo. W każdym razie łapka w górę, sub. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Siema.